W trakcie ostatniego forum ekonomicznego przedstawiciele lewicy zorganizowali konferencję prasową w Jeleniej Górze. W jej trakcie padło pytanie do szefa klubu o kandydata lewicy na prezydenta naszego miasta. Ja jestem przekonany, że to powinien być wybór, który będzie łączył ponad podziałami politycznymi. I tak lewica będzie w tych najbliższych wyborach samorządowych dobierała kandydatów. To znaczy będziemy szukali porozumienia z różnymi partiami, ale i komitetami lokalnymi. Komitetami lokalnymi, które mają łączyć się w wspólnotę. Niekoniecznie pod wspólnym szyldem partyjnym, bo od tego też chcemy uciekać. My mówimy samorząd wolny od polityki. Zawsze o tym mówiliśmy. Po chwili padło już konkretne nazwisko. My mamy znakomitego kandydata na prezydenta, nie wiem czy się zgodzi, ale przecież jest poseł Robert Obaz. Jeżeli kiedyś będzie chciał kandydować, to na pewno takie wsparcie dostanie, dlatego że trzeba mieć też poczucie odpowiedzialności za swoje miasto, za taką wspólnotę. Na rękach ludzi, którzy stąd wyrośli, ale później w parlamencie budowali też odpowiedzialność za kraj, można powiedzieć, wracając do swojego miasta, do swojego regionu, mają większe doświadczenie, większe kompetencje. Tych Robertowi bez względu na wszystko nie brakuje, ale ja to mówię spontanicznie i od siebie. Naprawdę trzeba zapytać posła Obaza, bo byłby znakomitym prezydentem, ale żeby być prezydentem, trzeba jeszcze powiedzieć, chce nim być. Ja się nie umywam od odpowiedzialności. Tak jak pan przewodniczący powiedział, jest jeszcze pewna droga do zrobienia. Na pewno trzeba rozmawiać, szukać kompromisów, znaleźć te osoby, które chciałyby wystartować. Pewnie w szerokim porozumieniu i bez szyldów partyjnych, bo dzisiaj te szyldy partyjne chyba zaczynają bardziej przeszkadzać i przenosić tą atmosferę, która jest niestety w parlamencie. Nie musimy się kłócić, my musimy zadbać o to, żeby inwestycje, które są realizowane, były realizowane dobrze, z oczekiwaniami mieszkańców, żeby nie było miliona poprawek, żebyśmy pieniądze, które wpływają też do budżetu, wydawali bardzo, bardzo racjonalnie. Nie trzeba było długo czekać na komentarze do tej sytuacji, tylko nieoczekiwanie jeden z pierwszych napłynął z samej lewicy. A dokładniej rzecz ujmując, ze struktur powiatowych. Do jeleniogórskich redakcji przesłane zostało ich oświadczenie, w którym można przeczytać o tym, że lokalne struktury nie wybrały jeszcze kandydata, a tym samym wszelkie informacje w tym względzie mają być nieprawdziwe. Problem w tym, że sam szef klubu Krzysztof Gawkowski w swojej wypowiedzi podkreślał. Ale ja to mówię spontanicznie od siebie. A poseł Robert Obaz po chwili dopowiedział. Jest jeszcze pewna droga do zrobienia, na pewno trzeba rozmawiać, szukać kompromisów, znaleźć te osoby, które chciałyby wystartować. Z nieoficjalnych informacji, jakie udało nam się uzyskać, taka reakcja lokalnych struktur może wynikać z faktu, że o urząd prezydenta Jeleniej Góry z ramienia lewicy chciałby ubiegać się sam przewodniczący Rady Powiatowej Piotr Paczuski.